Towarzystwo inicjatywa utworzenia towarzystwa tych powstała z takiej potrzeby o rozwiązania problemów powodujących ilość narządów pozyskiwanych do przeszczepienia zarówno oddawców żywych, jak i oddawców zmarłych jest niewystarczająca. Nadal na liście oczekujących jest dużo więcej osób, które potrzebują narządu do przeszczepienia niż pacjentów, co roku czeka w Polsce, tak? To prawda. Na liście oczekujących na przeszczepienie nerki stale jest około 1000 osób oczekujących. W ciągu roku to jest około 2000 osób. Natomiast należy pamiętać, że w Polsce, jeżeli chodzi o nerki dializowanych, jest ponad 20 tysięcy osób z tych 20 tysięcy. Na liście oczekujących stale jest około 1000 osób gotowych, już przygotowanych do tego, żeby przeszczepić nerkę i ratować zdrowie i życie. A wśród tych osób, ze względu na niedobór narządu, co roku umiera około 60 osób, nie doczekując przeszczepienia. Do tego dochodzą oczywiście listy oczekujących na przeszczepienie serca, wątroby. To można powiedzieć przy okazji, że ponad 350 osób czeka na przeszczep serca, 30 osób na przeszczep wątroby, prawie 30 na trzustkę.